Na okładce najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy Jacek Rostowski. Robi co chce. Niezależny finansowo, bogaty minister finansów Jacek Rostowski wskazuje na niedolę miliony przyszłych polskich emerytów. A ponadto pojedynek Do Rzeczy z europosłem PJN Michałem Kamińskim, który zdradza, że poważnie rozważa koniec swojej kariery politycznej. Rafał Ziemkiewicz o Janie Hartmanie, o profesorze Janusza Palikota. Waldemar Rusiak w pasjonującym 10-stronicowym eseju o najsławniejszych portretach polskich komediantek. A Krzysztof Masłoń oprowadza po Moskwie śladami m.in. Michaiła Bułhakowa i Włodzimierza Wysockiego. Wreszcie w każdym egzemplarzu ekstra od redakcji Do Rzeczy plakat z Powstania Warszawskiego, a z niektórymi egzemplarzami naszego tygodnika także książka Objawienia Maryjne w Polsce. Zachęcam do kupna i lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy.